Redukcja szumu. Niby wszyscy wiedzą, co to robi, ale mało kto wie, jak to działa. Temat do wytłumaczenia jest dosyć trudny, ale postanowiłem się zmierzyć z nim i pokrótce, w dość dużym uproszczeniu, omówimy sobie sprawę reduktorów szumu i ulepszaczy nagrań, czyli układów HX Pro. Tutaj mamy HX Pro. Tam w tej małej kostce. Zaczniemy od Dolby HX Pro. To nie jest reduktor szumu, układ redukcji szumu, tylko jest to układ, który pozwala na lepszy zapis wysokich tonów na taśmie magnetycznej. Jak on działa? Zrobiłem Wam uproszczone wykresy. Częstotliwość w funkcji czasu oraz prąd podkładu w funkcji czasu. Wstępnie ustalony przez producenta lub przez magnetofon podczas autokalibracji prąd podkładu jest zależny od średniej zawartości wysokich tonów. Kalibrację dokonuje się porównując poziom sygnału dla 315 Hz i 10 kHz i od tego poziomu magnetofon wychodzi. Mamy ustalony prąd podkładu i nagle zwiększa się zawartość wysokich tonów, w związku z czym układ HX Pro obniża nam prąd podkładu, żeby poprawnie te wysokie tony zapisać. Kiedy sygnał wróci do normy, prąd podkładu wraca nam do ustalonego poziomu. Znowu widzimy impuls, troszeczkę mniejszy i mniejsza korekta prądu podkładu. Idąc dalej, mamy wysoki impuls zawartości wysokich tonów i korekta gwałtowniejsza, jeżeli chodzi o wartość prądu podkładu, i wartość ta wraca troszeczkę wyżej niż ustalona przez magnetofon, bo okazuje się, że zawartość wysokich tonów jest minimalna i dominują już basy. To jest bardzo uproszczony schemat działania układu Dolby HX Pro oraz zasada jego działania. W strukturze wewnętrznej mamy więc układ regulacji napięcia, detektor zawartości wysokich tonów, ich szczytu, komparator, który nam porównuje pewne wartości, i regulator napięcia. Regulator napięcia podłącza się pod cewkę, która zasilana jest prądem z oscylatora, i właśnie ta cewka reguluje nam zawartość wysokich tonów przez odpowiednie zmniejszenie prądu podkładu. Tutaj mamy aplikację takiego układu, który nazywa się MicroPC1297. I jak widzicie, sygnał audio jest odpowiednio mierzony w detektorach oraz detektorze wartości szczytowej. Porównywany jest on z napięciem odniesienia w komparatorze i regulowany jest napięciem specjalny driver, który nam steruje tą cewką. Do tego regulatora dociera nam prąd podkładu z oscylatora i przekazywany jest właśnie za pomocą tego drivera do cewki, która moduluje nam odpowiednio sygnał audio idący na głowicę zapisującą. To jest duże uogólnienie, ale myślę, że dosyć jasne, w jaki sposób działa układ HX Pro. Jego zadaniem jest takie modulowanie prądu podkładu, żeby głowica zapisująca otrzymywała w przypadku większej ilości wysokich tonów mniejszy prąd podkładu. Bardzo ważnym parametrem w układach HX Pro jest czas narastania, czyli odpowiedź układu na nagły impuls pojawiający się w audycji, impuls wysokich tonów. Układ musi dosyć szybko zareagować, żeby słuchacz nie zauważył zmiany prądu podkładu, ponieważ będzie to postrzegał jako zniekształcenia sygnału. Druga sprawa jest to czas opadania, czyli po reakcji układu jego swobodne wrócenie do znamionowej wartości prądu podkładu, żeby słuchacz też nie dostrzegł tej regulacji i nie odczuł tego jak zniekształcenia sygnału. Systemy redukcji szumów takie jak Dynamic Noise Reduction i Dynamic Noise Limiter działają tylko w domenie odczytu.
Tutaj mamy opis jednego z takich układów, to jest LM1894 Texas Instruments. No i informacja o tym, do czego ten układ służy. Trzeba powiedzieć, jak to działa. Jest to generalnie filtr. Jego działanie jest regulowane zawartością wysokich tonów. Filtr jest filtrem dolnoprzepustowym. I tak, gdy układ stwierdzi bardzo dużą zawartość wysokich tonów, działanie filtru jest minimalne. Natomiast jeżeli jest bardzo mała zawartość wysokich tonów, działanie filtru przesuwa się na charakterystyce częstotliwościowej i tłumienie tego sygnału w zakresie wysokich tonów jest większe. Zobrazuję Wam to na tych dwóch rysunkach. Czyli jeżeli mamy dużą zawartość wysokich tonów, działanie tego układu jest takie. Natomiast jeżeli zawartość wysokich tonów jest mniejsza, działanie tego układu jest takie. Ma to za zadanie wytłumić szum, który jest bardzo dokuczliwy w czasie odtwarzania audycji audio. Takie systemy redukcji szumów stosowane były z reguły w odtwarzaczach typu płyta winylowa i magnetofony. DNL dokładnie jest to wynalazek Philipsa. Jest to skrót od Dynamic Noise Limit. Pozwala on na redukcję szumu o około 5 dB dla 6 kHz i około 20 dB dla 10 kHz. System DNR jest bardzo podobny do systemu DNL, ma tylko innych twórców. DNR stworzył National Semiconductor, DNL opracował Philips. Zupełnie inaczej działają reduktory szumu, które działają w domenie zapisu i odczytu. Dużo informacji możecie znaleźć na stronie highfidelity.pl. Mamy tutaj artykuł pana Macieja Tułodzickiego, który omawia systemy redukcji szumów Dolby i DBX. Mówi o ich historii. Wymienia także inne systemy redukcji szumów. Więc nie będę powtarzał tych informacji, które bardzo łatwo możecie znaleźć w sieci. Pominę także system redukcji HiCom, który działa bardzo podobnie do systemu DBX. Redukcja szumu Dolby działa troszeczkę inaczej niż DBX. Redukcja szumu Dolby działa w taki sposób, że w czasie zapisu sygnał jest wzmacniany dla wysokich częstotliwości, a w czasie odczytu ten sygnał jest redukowany, tak by otrzymać tą płaską charakterystykę. Innymi słowy, oznacza to, że podczas zapisu dokonywana jest kompresja sygnału dla wysokiej częstotliwości, czyli zawartość niższych tonów jest obniżana względem zawartości wysokich tonów, a w momencie odczytu jest robione odwrotnie. Dolby B dokonuje kompresji sygnału przed zapisem na taśmie i jego ekspansji przy odtwarzaniu. Proces kompresji i ekspansji jest wykonywany tylko w odniesieniu do cichych sygnałów dla wysokich częstotliwości. Niskie częstotliwości pozostają w niezmienionej formie, zaś przetwarzanie wyższych częstotliwości zależne jest od ich zawartości w sygnale. Efekt ten uzyskuje się w Dolby B przy pomocy filtru o zmiennym paśmie. Dolby B częstotliwość filtru jest zmieniana od 300 Hz aż do 20 kHz. Czyli działanie filtru zaczyna się przy 300 Hz, a kończy przy 20 kHz. Kiedy sygnał jest bardzo cichy albo nie zawiera wysokiej częstotliwości, częstotliwość filtru jest obniżana aż do najniższych częstotliwości, dając maksymalną redukcję szumów o 10 dB powyżej 4 kHz. Kiedy sygnał jest dość głośny, by zamaskować szum, częstotliwość filtru przesuwana jest w górę. W Dolby C natomiast redukcja szumów zaczyna się już przy 100 Hz i osiąga wartość około 15 dB dla 400 Hz i 20 dB w zakresie od 2 kHz do 10 kHz. Powyżej 10 kHz obniżana jest skuteczność działania kompresora. Wygląda to tak.
Chodzi o to, że tuż przed wzmocnieniem sygnału wysokiej częstotliwości powyżej 10 kHz są precyzyjnie ściszane przy pomocy odpowiedniego filtru. Po pierwsze, układy redukcji szumów będą znacznie mniej czułe na błędy w charakterystyce zapisu odczytu, bo ignorują to, co dzieje się od 10 kHz zwyż. Po drugie, poziom zapisu na taśmie w zakresie 10 kHz, 20 kHz jest znacznie obniżony, co ułatwia zadanie taśmy przy zapisie tych częstotliwości. Bezpośrednio po ekspansji sygnału w dekoderze wykonuje się proces odwrotny lustrzanego podniesienia poziomu wysokich częstotliwości, żeby przywrócić płaską charakterystykę. Widzimy także, to jest karta katalogowa układu Dolby od Panasonica, że powyżej 1,5 kHz obniżane są łagodnie wysokie częstotliwości, aż do tych 10 kHz, gdzie to cięcie następuje gwałtowniej, ma to zapobiec nasyceniu taśmy i zniekształceniom wywołanym tym nasyceniem taśmy. Tu mamy charakterystykę enkodera dla Dolby B. Jak widzimy, tak jak wcześniej mówiłem, jego działanie zaczyna się przy 200 Hz, natomiast dla Dolby C to działanie zaczyna się wcześniej. Stąd redukcja szumów w Dolby C jest znacznie skuteczniejsza. Zacząłem mówić o tych kompaderach, ale nie wyjaśniłem, co to jest. To jest system składający się z kompresora i ekspandera. Zadaniem kompresora jest zmniejszenie zakresu dynamiki sygnału przed nagraniem na taśmę. Natomiast ekspander robi zadanie odwrotne. Zasada działania kompandera wymaga, aby wzmocnienie sygnału było zmienne w zależności od jego poziomu. W kompresorze są silniej wzmacniane sygnały ciche. W ekspanderze jest odwrotnie. Sygnały ciche są wzmacniane słabiej. Widzimy słabsze wzmocnienie dla sygnałów cichych. A co nam to daje? Przesunięcie szumów, poziomu szumów znacznie niżej, niżeli w przypadku, gdy nie mamy reduktora szumu. Omówmy sobie zatem, jak zapisywany sygnał jest na taśmie bez układu redukcji szumu. Sygnały ciche na poziomie minus 80 dB, gdy dynamika sygnału jest sygnału wejściowego wynosi 100 dB, po zapisie toną w szumach, są zniekształcone przez szumy. Natomiast sygnały użyteczne o poziomie 0 dB zapisywane są normalnie na taśmie. Z tym, że dynamika użyteczna wynosi około 60 dB w porównaniu z dynamiką sygnału wejściowego 100 dB. Sygnały, których dynamika jest plus 20 dB z powodu nasycenia taśmy zostają zniekształcone i nie można tego po prostu słuchać. W przypadku redukcji szumu z układem DBX działanie tego układu jest takie, że niskie sygnały zostają podniesione do około minus 65 dB, a wysokie sygnały, ich amplituda zostaje obniżona do plus 10 dB. Jeżeli mamy takie właśnie sygnały o dynamice 100 dB, dynamice wejściowej. Dynamika to jest odstęp od tego sygnału do tego sygnału. Omijamy więc poziom saturacji taśmy i poziom szumu. W momencie odtwarzania następuje wzmocnienie dużych sygnałów i sygnał da się słuchać, jest bez zniekształceń, a sygnały niskie nie toną nam w szumach, ponieważ zwiększana jest dynamika sygnału zapisanego na taśmie. Jest to sztuczne działanie, ponieważ sam sygnał zapisany na taśmie to jest od 60 do 70 dB. Natomiast po działaniu układu rozprężającego ekspandera dynamika może sięgnąć nawet 100 dB.
Znaczy na pewno w układach Dolby B dynamika ta sięgała 65-70 dB, w Dolby C 70 do 80 dB, a to już w wyjątkowych sytuacjach, wszystko w zależności od rodzaju taśmy. Natomiast w układach DBX 90 dB. Czyli kompresor ściska nam niejako sygnał muzyczny ze 100 dB do 60 dB. Mamy to tutaj na tym rysunku. A expander rozpręża nam ten sygnał do dynamiki sygnału wejściowego. Układ DBX różni się od Dolby tym, że współczynnik kompresji i ekspansji wynosi 2 do 1 do 2. I stosowana jest tutaj dwustopniowa preemfaza przed kompresją. Pierwsza preemfaza powoduje zwiększenie poziomu średnich częstotliwości. Sygnał z uwypukloną średnicą jest używany, by uzyskać napięcie sterujące wzmacniaczem o regulowanym wzmocnieniu. I w systemach DBX można uzyskać redukcję szumu o około 30 dB. Jak to aplikowano? Po wejściu przez układ preemfazy dostaje się to na wzmacniacz sterowany napięciem o regulowanym wzmocnieniu i następuje odpowiednie wzmocnienie średnich i wysokich częstotliwości. Możemy też zobaczyć charakterystyki enkodera, czyli kompresora, i dekodera, czyli ekspandera. I tak ta płytka to jest pozostałość po układzie redukcji szumów DBX w oparciu o ten układ scalony. Mam zamiar ponownie to złożyć do magnetofonu TC280 od Sony. I schemat blokowy tego urządzenia wygląda identycznie jak narysowany przeze mnie. Sygnał wchodzi na kompresor, jest zapisywany na taśmie, a odczytywany jest przez wzmacniacz odczytu i dekodowany w ekspandorze i idzie na wzmacniacz i głośniki. Tutaj możemy zobaczyć nieco czytelniejszy schemat charakterystyki kompresji funkcji częstotliwości i widzimy, że kompresor działa bardzo mocno na wysokie częstotliwości. Podobną charakterystykę ma Dolby C. Działanie ekspandera jest lustrzane, czyli następuje wzmocnienie tych częstotliwości. Układ kompresora omówię na tym przykładzie, czerpiąc z opisu tego kitu. Sygnał wejściowy przechodzi przez wtórnik emiterowy ED i jest podawany na filtr FP, tworzący preemfazę, polegającą na zwiększeniu o 10 dB amplitud składowych zapisywanego sygnału fonicznego wyższych częstotliwości. To jest to, co mówiłem wcześniej. Tak uformowany sygnał jest podawany na wzmacniacz sterowany napięciem CCA i ten wzmacniacz sterowany napięciem jest o regulowanym wzmocnieniu. Z wyjścia tego wzmacniacza o regulowanym wzmocnieniu poprzez wzmacniacz operacyjny sygnał z tego wzmacniacza operacyjnego podawany jest na wyjściu układu DBX. Sygnał jest dodatkowo obrabiany w filtrze FD o charakterystyce zgodnej z DBX. Polega ona na stopniowym obniżaniu do około 20 dB sygnałów w zakresie częstotliwości od 16 kHz do 20 kHz. Powoduje to, że sygnał o tych częstotliwościach jest zapisywany na niższych poziomach. A to wynika z tego, że współczesne taśmy mają przy niższych poziomach zapisu szersze pasmo przenoszenia częstotliwości oraz większą liniowość charakterystyki. Ja mówiłem o tym w filmie uzupełniający subiektywny test taśm. Sygnał, który jest ukształtowany w tym filtrze, trafia nam na prostownik wartości skutecznej. Tutaj, jeżeli zastosujemy skuteczną wartość, a nie na przykład średnią lub szczytową, mamy taki rezultat,
że układ w czasie odczytu jest mniej czuły na błędy i przesunięcia fazowe. Prostownik RMS steruje wzmocnieniem tego wzmacniacza CCA, a źródło prądowe CG służy do wytworzenia i stabilizacji prądu sterującego. I w zależności od wartości tego prądu układ CCA wzmacnia lub osłabia sygnał wyjściowy. Czyli widzimy, jak złożone regulacje są w takim prostym układzie, wydawałoby się, redukcji szumu. Układ Logic to jest układ do przełączania wewnętrznych obwodów zapis-odczyt. Natomiast działanie ekspandera jest odwrotne. W tym przypadku sygnał wyjściowy podawany przez wtórnik emiterowy ED na wzmacniacz sterowany napięciem CCA. W czasie odczytu dołącza się dodatkowo filtr składający się z kondensatora i z rezystora. W pętle ujemnego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego. Tworzy się w ten sposób układ DM fazy przywracający prawidłową charakterystykę na wyjściu ekspandora. Przy takim połączeniu układu sygnały, które w procesie kompresji zostały wzmocnione, zostają tym razem osłabione. Jednocześnie zostaje zmniejszony poziom szumu na wyjściu. Opis działania tego układu jest zawarty w nocie aplikacyjnej. Ten układ DBX jest z wykorzystaniem układu scalonego Panasonica AN6291. No i układ Dolby B. Dolby C działa podobnie. Tutaj widzimy schemat wewnętrzny tego układu scalonego. Dużo on się nie różni od schematu wewnętrznego układu DBX. Proszę bardzo, to jest DBX. Różnią się tylko charakterystykami, a zasada działania jest bardzo podobna. I też w zależności od producenta układu, bo teraz mamy notę katalogową układu firmy Sony CXA1131, dokładność odwzorowania krzywych według wymagań Dolby B lub C jest różna. Możemy też zauważyć, że zawartość zniekształceń harmonicznych przy użyciu enkodera B typu B Dolby B jest mniejsza, aniżeli przy użyciu enkodera typu C. Mimo że działanie układów redukcji szumu jest bardzo podobne, czy to Dolby B, czy Dolby C, Dolby A to zupełnie inny układ, dlatego o nim nie mówię, nie używany jest w magnetofonach kasetowych czy tam szpulowych. Używany był jeszcze w polskich magnetofonach układ CNRS2 i zdaje się, jeszcze DBX i był jeszcze jakiś polski wynalazek, ale już CNRS. To mimo wszystko charakterystyki tych układów są zupełnie inne. Dolby B niby jest kompatybilny z Dolby S, czyli nagrania nagrane przy użyciu systemu Dolby S można odtwarzać w układzie Dolby B, bo to jest Dolby S, zdaje się, że jest to podwójny układ Dolby B, ale charakterystyki Dolby C różnią się od Dolby B, pokazywałem Wam. DBX to już zupełnie inna historia. Dlatego omówienie szczegółowo każdego z tych reduktorów szumu musiałbym poświęcić osobny odcinek. Chciałem to zewrzeć, skompresować w jeden odcinek wiadomości ogólnych. Myślę, że zasada działania tych reduktorów stała się jasna. Po prostu te układy kompresują dynamikę przed zapisem, a w czasie odczytu ją rozprężają w zakresie średnich i wysokich tonów po to, żeby obniżyć szum taśmy. Nie dziwne jest więc, że przy zastosowaniu redukcji szumu Dolby pasmo przenoszenia magnetofonu poszerza się znacznie. Układy redukcji szumu powodują wydobycie z szumu taśmy sygnałów o bardzo małych amplitudach. Dlatego przy niskim poziomie sygnału,
gdzie zazwyczaj taśmy są testowane, zakres przenoszonej częstotliwości może sięgać nawet i 20 kHz. Oczywiście na jakość zapisanego sygnału ma wpływ nie tylko układ zastosowany, układ redukcji szumu, czy to Dolby B, czy Dolby C. Gdzie mamy ten Dolby C. Ale także poziom zapisywanego sygnału, czy przesterujemy taśmę, czyli zwiększymy jej nasycenie, czy jaki rodzaj taśmy użyjemy, czy to będzie typ pierwszy, drugi, czy typ czwarty. Jakiego rodzaju magnetofonu także użyjemy, ma to wpływ na jakość zapisywanego sygnału. Jak widzimy, konstruktorzy magnetofonów kasetowych, szpulowych, już nie tak mocno, ale kasetowych, wyposażyli je dosyć ciekawe układy mające poszerzyć pasmo zapisywanego sygnału na taśmie przesuwającej się z prędkością 4,76 cm na sekundę. Problemów takich dużych jak w magnetofonach kasetowych nie ma w magnetofonach szpulowych, ponieważ tam prędkość przesuwu taśmy załatwia większość problemów. Myślę, że po tych kilku filmach, w których przedstawiłem zasady działania magnetofonu, czyli zapisu sygnału analogowego na taśmach magnetycznych, jest to już dosyć jasne. Myślę, że działanie układu Dolby HX Pro jest też jasne oraz systemów redukcji szumu. Gdyby były jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Być może jakiś feedback nagram, jeżeli będą ciekawe pytania i będę w stanie na nie odpowiedzieć, bo ja oczywiście też wszystkiego nie wiem. Swoją wiedzę czerpię z podręczników, materiałów w sieci, a także na podstawie wiadomości, które nabyłem w szkole średniej. Nie ulega wątpliwości, że właśnie z powodu ciekawego zachowania się taśmy pod wpływem magnesowania jest tak wielu zwolenników słuchania muzyki z taśm analogowych, czy to szpulowych, czy na kasetach zamkniętych w kasetce. Mam nadzieję, że magnetofony jeszcze jakiś czas pożyją. Jak ten egzemplarz z 75 albo 6 roku, bo sugeruje datę produkcji, obudowa i podzespoły, które były użyte, data produkcji podzespołów, które były użyte w tym magnetofonie. No, mają one swoje uroki, no niezaprzeczalnie. Jednak wygoda obsługi takich urządzeń jest dyskusyjna, mówiąc łagodnie. Na koniec pozostało nam rozpoznanie bloków magnetofonu. Zrobimy to szybko na podstawie schematu magnetofonu MDS-445. Pierwszym blokiem jest, no właśnie, co to jest? To jest wzmacniacz odczytu. Łatwo go rozpoznać, bo jego wejście podłączone jest pod głowicę uniwersalną. Ten tranzystor pełni funkcję zwierania tej końcówki głowicy do masy podczas zapisu. Podczas odczytu mamy zwieranie za pomocą tego przekaźnika. Tu mamy dwustopniowy wzmacniacz. Korekcja jest wykonywana w pętli sprzężenia, plus dodatkowo na wyjściu mamy jeszcze filtr. Tutaj filtr jest włączany dla taśm chromowych i metalowych poprzez ten klucz tranzystorowy. Zmieniamy korekcję w zakresie wysokich częstotliwości. Po prostu obniżamy ich zawartość, filtrując nieco sygnał audio. Ten blok to oczywiście układ redukcji szumu Dolby B lub C. Tutaj mamy wejście sygnału ze wzmacniacza odczytu. Tutaj natomiast jest wejście sygnału dla rekordu. Czyli tu mamy expander, a tu mamy kompresor. Ten blok to jest wzmacniacz zapisu.
widzimy korekcję w pętli sprzężenia zwrotnego, plus do tego korekcja dla wysokich częstotliwości. Dla taśm żelazowych, dla taśm chromowych, dla taśm metalowych. Każdy z tych tranzystorów jest załączany napięciem w zależności od tego, co użytkownik wybierze na przełączniku. Tutaj mamy przerzutniki, które nam podtrzymują wartość zadaną przez użytkownika. Sygnał z wyjścia wzmacniacza biegnie nam tą linią na głowicę uniwersalną. W trasie zapisu ten tranzystor zwiera nam tę końcówkę do masy. Tu widzimy włączany jeszcze opornik 10 ohmów. On służy do tego, żeby zmniejszyć wpływ szczeliny. Natomiast ten przekaźnik jest rozwierany i sygnał ładnie nam indukuje strumień magnetyczny w rdzeniu. Mamy jeszcze jeden blok. Łatwo go rozpoznać. Ma on transformator na wyjściu. Jest to blok multiwibratora, czyli generatora prądu podkładu. Bardzo nie lubię takich rozwiązań multiwibratorów, ponieważ są one bardzo niestabilne. I napięcie na wyjściu jest pływające, podobnie z częstotliwością. Dosyć potrafi się ona rozchodzić od zadanej. Ale jak to działa? Ten klucz włącza nam do działania multiwibrator przez zwarcie albo podłączenie w sumie dwóch emiterów do masy. Następuje generowanie przebiegów zmiennych. Transformator przenosi nam to na drugą stronę. Zasilana jest głowica kasująca i podawany jest prąd na głowicę uniwersalną. Prąd podkładu oczywiście. Został nam jeszcze wskaźnik. To jest zrobione na układzie scalonym, tego omawiać nie będę. Tu mamy jeszcze zasilacz i układ logiki do sterowania napędem. Nie będę tego omawiał, ponieważ techniką cyfrową prawdopodobnie zajmować się nie będziemy. Są inne kanały, które świetnie tłumaczą zasadę działania bramek logicznych. No i został nam ostatni element, dwustopniowy albo nawet jednostopniowy wzmacniacz słuchawkowy. Ten tranzystor służy nam do wyciszania. Myślę, że każdy z Was po tym krótkim kursie będzie mógł rozpoznać wszystkie bloki w magnetofonie i ewentualnie podjąć decyzję, co należy zmienić, żeby magnetofon działał prawidłowo. Mam nadzieję, że te ogólne wiadomości dotyczące działania reduktorów szumu są dosyć jasne. Ja starałem się je przekazać jak najbardziej prosto. Może troszeczkę zapętliłem się przy DBX-ie, chociaż czytałem wiadomości prosto z artykułu, więc myślę, że nie popełniłem błędu. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do następnego razu, gdzie będę omawiał taśmy. Po prostu taśmy. Trzymajcie się. Do następnego razu.